Znikające przeprosiny Czarneckiego. Tchun odpowiada, znikające przeprosiny Ryszarda Czarneckiego. Róża Tchun zapowiada wniosek do sądu. Tak jak skończyła się zabawa wjeżdżenia kabrioletem do Brukseli, tak i ja składam wniosek o wypełnienie decyzji sądu, napisała na Twitterze europosłanka Róża Tchun. Polityk dołączyła film ze znikającymi przeprosinami Ryszarda Czarneckiego. Zostały one opublikowane w związku z wyrokiem sądu. Konflikt pomiędzy europarlamentarzystami toczy się od kilku lat. Słowa o szmalcownikach i wyrok Rządu wystąpiła w krytycznym wobec rządzących w Polsce filmie francusko-niemieckiej telewizji Arte. Powiedziała w nim, jak tak dalej pójdzie, nastanie dyktatura. Ryszard Czarnecki w jednym z wywiadów powiedział wówczas: Pani Wąt Hunund Hochenstein wystąpiła w roli donosicielki na własny kraj. Podczas II wojny światowej mieliśmy szmalcowników, a dzisiaj mamy różę Wąt Hunund Hochenstein. Niestety wpisuje się ona w pewną tradycję. Za te słowa europosłanka wytoczyła mu proces. W 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał mu opublikowanie oświadczenia na stronie głównej niezależna.pl i na stronie głównej swojego bloga. Miał w nim przeprosić eurodeputowaną. Na europosła nałożono także obowiązek przekazania po 15 tysięcy złotych na rzecz organizacji, forum dialogu oraz Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu. Wyrok podtrzymał Sąd Apelacyjny w Warszawie. Składam wniosek o wypełnienie decyzji sądu. Przeprosiny na portalu ukazały się 8 września bieżący rok, w dniu 3 stycznia 2018 roku, w wywiadzie opublikowanym na portalu www.niezalezna.pl i w kolejnym dniu we wpisie na moim blogu użyłem niestosownych i głęboko obraźliwych słów pod adresem pani Róży Gierfin von Thun und Hohenstein. Moja wypowiedź była bezprawna i naruszała dobre imię wyżej wymienione. Osoby. W wyniku przegranego procesu sądowego przepraszam panią Różę Gierfin von Thun i wyrażam ubolewanie z powodu krzywdy, jaką wyrządziła moja wypowiedź, brzmiała ich treść. Europosłanka zwróciła jednak uwagę, że są to, znikające przeprosiny. Tekst umieszczono w ramce, która szybko przewija się do góry. Przeprosiny można było jednak przeczytać przewijając stronę. Zobacz jak sprytnie znikały przeprosiny Ryszarda Terleckiego na niezależnia.pl. Wyrok brzmiał nieprzerwanie przez 7 dni i tego oczekuję. Tak jak skończyła się zabawa wjeżdżeni kabrioletem do Brukseli, tak i ja składam wniosek o wypełnienie decyzji sądu, napisała.